spotkanie poświęcone projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Rudniku w rejonie ulic Narcyzowa, Nastrucjowa, Orzechowa, Krześniowska. Jest to już piąte spotkanie w ramach piątego ułożenia do publicznego wglądu projektu planu. Jest on obecnie wykładany projekt ograniczony do układu komunikacyjnego ulicy Węglarza i przyległych ulic. Czwarte ułożenie też było w niezbędnym zakresie i w wyniku uwzględnienia części uwag w ramach czwartego ułożenia zespół projektowy częściowo uwzględnił te uwagi i ponownie projekt planu był uzgadniany z zarządem Drugi Mostów. No i wyniki tego są prezentowane obecnie. Razem ze mną jest pani dyrektor Elżbieta Matuszak oraz zespół projektowy na czele z panem architektem Robertem Kuryło. Ja nazywam się Wydomir Postawski. Pracuję w Wydziale Planowania, odpowiadam za procedury formalno-prawne. Również z nami jest pan inżynier Tadeusz Laskowski, odpowiedzialny za komunikację i obsługę komunikacyjną. Oraz dyskusja jest protokołowana przez panią Ewę Sowińską. Dyskusja jest nadzorowana w celu zaprotokołowania. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Wyłożenie trwa od 20, rozpoczęło się 20 czerwca, zakończy się 12 lipca. I też będzie możliwość złożenia pisemnych uwag w ramach tego wyłożenia. Nie przekraczamy terminu do 27 lipca bieżącego roku. Tyle tytułem wstępu. Ja przekażę głos panu architektowi Robertowi Kuryło, który przedstawi zmiany wprowadzone do projektu. Potem oczywiście państwo będą mieli możliwość zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Ja przedstawię krótką prezentację, bo temat zapewne już jest znany. Piąty raz badany, taki kolega drugi, tym razem w niezbędnym zakresie, to było się do układu komunikacyjnego. Więc może uwarunkowania, tak aby przypomnieć, gdzie ten teren jest położony. Studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego mamy wyznaczone tutaj teren intensywnej urbanizacji, także ustalenia planu jak najbardziej są zgodne z dokumentem studium. Dla tego obszaru obecnie obowiązuje w części plan uchwalony w 2002 roku. Jest to część pomiędzy, jest to plan pomiędzy, część pierwsza, obszar Wiosną Wschodni. Część tego obszaru została wyłączona z uchwalenia planu i dla tego terenu napisanego symbolem 1 uchwalony przez 20 nie ma ustaleń planistycznych. Idąc dalej, tak co kolega już powiedział, mieliśmy cztery wyłożenia, to jest piąte. Pierwsze wyłożenie to opracowanie projektu planu, które było poprzedzone trzema wariantami, które były poddane publiczną konsultacją. Został opracowany projekt planu, który został uzgodniony, zaopiniowany i ułożony do planu publicznego. To było w sierpniu 2014. Tak wygląda ten projekt planu. Czyli układ komunikacyjny opierał się na przedłużeniu ulicy Węglarza, ulicy Krześniowskiej, tutaj przedłużeniu ulicy Koreznowej. Wokół tego była struktura zabudowy mieszkaniowej z takim centralną częścią, gdzie znajdowałoby się powiedzmy takie centrum osiedla z zabudową mieszkaniową usługową. Po tym wyłożeniu projektu planu technologicznego zostały złożone uwagi. Uwagi zostały uwzględnione. Projekt był ponownie uzgodniony i w grudniu 2015 roku został ponownie wyłożony do planu publicznego. Zasadniczo jakby konstrukcja planu wówczas się nie zmieniła. Na uczelniach była korekta układu komunikacyjnego, natomiast ten główny, że tak powiem, układ komunikacyjny na powierzchni wyłożenia został, że tak powiem, zaakceptowany. Natomiast po tym wyłożeniu zostało złożone mnóstwo uwag dotyczących układu komunikacyjnego. Przeprojektowaliśmy to i w sierpniu 2015 roku został wyłożony projekt planu w części, tylko dla obszarów, które
które są zaznaczone kolorem czerwonym. Były to obszary od litery A do litery H. Wyłożony projekt w części wówczas również nie znalazł akceptacji społecznej. Zostały złożone uwagi, w szczególności uwagi dotyczące przebiegu ulicy 6KD. Te uwagi uwzględniliśmy, dlatego przeprojektowaliśmy projekt planu i wysłaliśmy tego uzgodnienia do zarządu gminy Mosty. Jednak w wyniku uzgodnień projektu planu powstał następny projekt, który został przedstawiony w grudniu 2016 roku, również wyłożony w niezbędnym zakresie, czyli w tych czterech obszarach zaznaczonych kolorem czerwonym. Były to obszary od A do D, czyli cztery obszary były składane do zarządu publicznego. Było to czwarte wyłożenie projektu planu do zarządu publicznego. Po tym etapie również zostały złożone uwagi. Te uwagi, które zostały uwzględnione, dotyczyły tylko i wyłącznie układu komunikacyjnego. W związku z tym dzisiaj przedstawiamy projekt planu, który dotyczy tylko i wyłącznie układu komunikacyjnego. Czyli widzimy czerwoną linię objedziony teren, który jest wykładany. Już mówię, dlaczego powód jest akurat określenia takiego obszaru do wyłożenia publicznego. A więc Zarząd Gminy Mosty przesłał na dokumentację projektową dotyczącą przedłużenia ulicy Węglarza. I my tą dokumentację przenieśliśmy linie rozgraniczające dokładnie z tej dokumentacji. Tak jak zostało to zaprojektowane w Zarządzie Długich Mostów, my to przebieg tej ulicy wrysowaliśmy w projekt planu. Czyli to jest identyczne odwzorowanie linii rozgraniczających, które otrzymaliśmy od Zarządu Dróg i Mostów, uzgadniającej jednostki projekt planu. Czyli gdybyśmy prowadzili jakieś inne zdanie, czyli byśmy się skończyli, nie byłoby pozytywnego uzgodnienia i projekt planu byłby nieuzgodniony, więc musielibyśmy jakby wrócić do punktu wyjścia. W związku z tym materiał, który otrzymaliśmy, wrysowaliśmy w projekt planu i dzisiaj go przedstawiamy. Oprócz tego uwzględniliśmy uwagę dotyczącą jakby układu komunikacyjnego łączące drogę 6KDL rodzaju 12KDD. Tutaj została zmienione parametry tej drogi na ciąg pieszo i jezdny o szerokości 6 metrów. Oraz dodatkowo została uwzględniona uwaga mówiąca o zmianie jakby klasyfikacji dróg wewnętrznych na drogi publiczne. I to są zasadnicze zmiany w tym projekcie planu, który dzisiaj chcemy Państwu przedstawić do drogi publicznej. W całej strukturze osiedla, jak widzimy, układ komunikacyjny opiera się na przedłużeniu jego ulicy Dodysa i ulicy Węglarza, to jest pięte układem takim pionowym, również ulicą Trześniowską. To jakby stanowi taki główny kierunek, nazwijmy, dla komunikacji dla tego obszaru. Widzimy, że te tereny jasne to są tereny zabudowy mieszkaniowej, natomiast tutaj w tej części mamy wyznaczone w obecnym planie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne, jak i usług, które na pewno powodowały natężenie ruchu dla tej części dzielnicy, jak również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która ewentualnie zostanie tutaj zrealizowana i jakby zwiększy intensywność zabudowy w tym obszarze. To pokrótce, tak w dużym skrócie przedstawienie Państwu projekt planu, bo tak jak mówię, wyłożenie dotyczy tylko i wyłącznie układu komunikacyjnego. Wszystkie uwagi, które zostały odrzucone, mają swoje uzasadnienie i będą przedstawiane ewentualnie na etapie uchwalenia projektu planu Radzie Miasta, również do głosowania za lub przeciw rozpatrzeniu. Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi za prezentację zmian wprowadzonych w stosunku do czwartego wyłożenia. Proszę Państwa, przechodzimy do zadawania pytań, a w ogóle witamy pana radnego Rady Dzielnicy Radykowa.
jeszcze mam takie pytanie, jest lista obecności, prosimy o wpisywanie się na tę listę obecności. Już wpisaliście się Państwo, dobrze. Proszę Państwa, kto chciałby zadać jako pierwsze pytania do Pana Architekta? Prosimy o przedstawienie się przed zadaniem pytania, żeby Mówię nazwisko Prokopiów, ulica Nastrucjowa 81. Proszę Państwa, z 1600 metrów działki na drogę zabiera nam się około 400 metrów, nawet więcej, bo 1/3 całości działki. W związku z tym chciałem zapytać, czy panowie, państwo mają kompetencje do zawierania jakichś tam decyzji do ustalania, ze względu na to, że do tej pory ja nie mam ustalonego wjazdu ani wyjazdu z tej działki na ulicę Nastrucjową. Działka podzielona jest na dwie części. I to jest jedna sprawa. Wiem, że przy innych możliwościach, przy innych drogach są wjazdy w prawą stronę i z jednej, i z drugiej strony. I jako przykład chcę podać ulicę Węglarza. Tam, gdzie droga jest bardzo szeroka, ruchliwa jest i zrobiono wjazd. Tutaj robi się wszelkie przeszkody, aby tylko do tego nie dopuścić. Nie wiem, czy to jest podyktowane. W każdym razie działkę mam podzieloną obecnie na dwie części. I dojazdu ani wyjazdu nie ma. Ponadto około 30 lat temu tamta dzielnica nie miała w ogóle drogi. Ale tak jakoś się sprawy potoczyły, nie wiem jak były uzgadniane, że tylko wodę zrobiono dla tych, którzy mieli studnie. I my wtedy byliśmy w trakcie jeszcze kończenia drogi. W związku z tym, to jeszcze my to pół biedy, ale sąsiad mieszkał i dowoził beczko wodę z ulicy Narcyzowej. To było rozpaczliwe dosłownie. No i załatwialiśmy drogę, załatwialiśmy sobie tą wodę prywatnie. Robiliśmy instalację i przeprowadziliśmy przez naszą całą działkę wzdłuż tak zwany wodociąg służebny, po prostu, żeby mieli ci ludzie z czego korzystać, bo przecież w tym czasie to jest nie do pomyślenia, życie bez wody. I w związku z tym obecnie nikt z nami praktycznie nie chce rozmawiać rozmawiać odnośnie zdjęcia tej linii, bo jest dojście z drugiej strony szykowane. I powiększone. No właśnie. Dlaczego ta linia ma iść akurat przez naszą działkę, kiedy nam robi się w związku z tym utrudnienie? Tak. Na razie to by tyle było. W każdym razie i do tego domku handlowego, to taki pawilonik nieduży, zrobiono wyjazd na ulicę szeroko. Bardzo szeroko. I wjazd tam z towarem do tego pawilonu handlowego. Dlaczego nam się robi takie przeszkody, żeby nie puścić, tylko robić naokoło jeździć? My już mamy ponad 80 lat i trzeba byłoby z przodu poprzez około, tam będzie około 200 metrów może długości i trzeba byłoby w pojemniki wszystko dźwigać. Najmować ludzi, żeby odsypywali śnieg w zimie. Przecież to jest nie do pomyślenia w świecie cywilizowanym. W związku proszę o przeanalizowanie tej sprawy i żeby po prostu nie utrudniać życia ludziom, którzy już przeszli, budowali tą Polskę, a teraz żeby borykali się z takimi drobnymi sprawami, żeby to po prostu prosimy o pomoc. Proszę Państwa, proszę zwrócić jedną uwagę, że Pan Miejscowy mówi tylko o przeznaczeniu terenu. Ja chciałbym tutaj wyjaśnić, jakby
pewno taką podstawową zasadę, że plan miejscowy mówi o przeznaczeniu terenu, nie mówi już jakby o etapie realizacyjnym, który następuje na podstawie planu miejscowego. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że my w planie jak najbardziej do Pana tych sugestii, które Pan tutaj wyraził, jak najbardziej wychodzimy z zapisami w planie miejscowym, bo to, że Pan mówi, że ta działka ma być podzielona, to my w planie zaznaczyliśmy. Czyli no jest podzielona. Ale tak, że jest podzielona. My w planie również uwzględniamy ten podział, czyli mówimy, że są dwie działki budowlane. W zapisach planu dla terenu 1MM, jeżeli chodzi o obsługę komunikacyjną, to zapisujemy, że dopuszcza się dla działek obsługę komunikacyjną z drogi 1KDZ, jeżeli nie graniczą z drogami niższy plan. Czyli wprowadziliśmy podział, a działka nie graniczy z tą drogą, więc jakby dopuszczony jest dla mnie obsługa komunikacyjna z ulicy 1KDZ, więc zapisy planu nie wykluczają. Jakby mówią, że tak może być to zrealizowane, tylko że my jakby zapisami planu, zapisy planu to jest jedna rzecz, a później realizacja tych zapisów to jest następny jakby etap. I tu proszę zwrócić uwagę, że my jeżeli rysujemy linię rozgraniczającą, to mówimy tylko o przeznaczeniu, że to jest droga klasy dojazdowej. Mówimy, jakie powinny się znaleźć tam elementy ukrojenia tej drogi. Natomiast nie mówimy, że w tym miejscu ma być jezdnia, że w tym miejscu ma być chodnik. To rozwiązuje już projekt, że tak powiem, inwestycyjny na etapie służby, jakby budowy drogi. Także plan mówi tylko o przeznaczeniu. Tak to jest jakby etap realizacyjny. Ale wjazd i wyjazd z działki powinien być. Ale w planie jest zapisane, że ta działka może mieć obsługę od ulicy 1KDZ o tym, o czym Pan mówi. Zgodnie z ustaleniami planu. Realizacja drogi jest ważna, muszę pilnować ale i nasza inwestycja jest ważna. Sama inwestycja realizacji, inwestycje tak szczegółowe. No właśnie, dlaczego ludzie brzydują? Myśmy występowali już o wykupienie domu. Przecież w takich warunkach to nie sposób jest mieszkać. To, że to jest po prostu, no komuś powiedzieć, który nie zna w ogóle układów, to może powiedzieć, że my nie interweniujemy, że my po prostu nie rozmawiamy na te tematy. A my rozmawiamy przy każdym wyłożeniu. Jesteśmy planowani Urzędu Miasta. Tam państwo nam przedstawiają, ale oni niewiele mogą, jak ja wywnioskowałem. Dlatego oni są tylko do przyjęcia wiadomości. W każdym razie pan dopuszcza taką Bo oprócz tego i jest, ja nie podnosiłem jeszcze do tego momentu sprawy, że my mamy bardzo blisko do drogi, która będzie budowana. Od budynku tylko jest 6 metrów. To jest strasznie maleńka odległość. Tu będzie duży ruch, a to jest dom budowany w 56 roku. Tylko później kończono, bo to wiadomo, jak to było w tamtych czasach, z materiałami i z pieniążkami. No, proszę panów, weźcie to pod uwagę. No. Przynajmniej nasz wiek weźcie. Także dziękuję za pierwszy głos. Dziękuję. Pani, przepraszam. Pani Halina, chciałam zapytać, kiedy było zgodnie z zarządem dróg? Czy to było między 4 a 5 wyłożeniem, czy przed 4? Przy każdym wyłożeniu. Przed każdym wyłożeniem jest to wszystko opiniowane, znaczy uzgadniane. Uzgadniane, czyli musimy to uwzględnić. To nie jest opiniowane. Na co było uzgadniane? Było ze stycznia ostatnie dane są jakiekolwiek. Tak. To jest projekt. To znaczy sytuacja jest tego typu, że materiały to było. Sytuacja jest następująca. Projekt planu, który został wyłożony, to było wcześniejsze wyłożenie w lutym.
przebieg ulicy Wędlarza miał pewne rozbieżności do tego, co było wówczas przedstawione na górze. W związku z tym, żeby jakby dostosować projekt planu do projektu, który uzyskał cud, została właśnie dzisiaj jakby wprowadzone zmiany i dzisiaj ten projekt jest po prostu wykładany jakby już w całości, który projekt był miał uzupełniony na zmianę. Czyli te korekty są bardzo były delikatne, rozwinięcia można powiedzieć, że są tego, co było. Przede wszystkim w styczniu, a ostatnio mamy z końca maja. Proszę się jeszcze tylko przedstawić. Siatkowski, Zbigniew Dostoszewa, 34. Tutaj już wprowadzona ta droga pomiędzy, w zasadzie nie pomiędzy, tylko przez naszą działkę. To jest numer 431. Z tego, co można policzyć tak domowym sposobem, to wychodzi na między 280 a 300 metrów kwadratowych działki budowlanej, która zostaje odcięta tym sięgaczem. Co my możemy sobie uczynić? Bo to jest tak, wie pan, strata jest
dużo większa niż ten fragmencik, bo przy sprzedaży działki o powierzchni 500 metrów budowlanej wszystkie były w granicach 10, mniejsza o to. Tutaj my tracimy i nie wiadomo jak to... Dlaczego? Proszę Państwa, plan miejscowy wszystkich problemów nie rozwiąże. Struktura własnościowa tak jest skomplikowana, że trudno jakby wszystkie działki obsłużyć i zapewnić, żeby miały kształt i wielkość odpowiednią do zabudowy. Plan mówi o przeznaczeniu teren o minimalnych parametrach, natomiast później po uchwaleniu planu trzeba jeszcze dokończyć pewne środki, żeby można było ewentualnie dodać na działce zgodnie z planem. Przecież rozmawiamy na wcześniejszych wyłożeniach. Państwo wnioskowali o to, żeby była obsługa komunikacyjna zarówno w ulicy 1 KDZ, czy... Z tego co pamiętam, to dyskusja była, żeby uzgodnić, że ta droga serwisową, co zresztą zrobić. Tak, czyli od symbolu 1 KDZ. Tak. Czyli obsługę komunikacyjną od tej strony i żeby była ta obsługa komunikacyjna od tej strony. Jest to, co powiedziała struktura własnościowa, tak skomplikowana, że nie da się ustalić, żeby państwo byli zadowoleni, sąsiedzi byli zadowoleni, bo po prostu mamy jakieś zaistniały podziały. Ta droga, która tutaj została wprowadzona, ona została wprowadzona po drodze, która istnieje, jest ustalona w obowiązującym planie miejscowym. Dodatkowo jeszcze tutaj chcemy powiedzieć, że to, co tutaj rysowaliśmy, to czerwone, to są linie rozgraniczające, które wynikają z projektu, który opracował Zarząd Dróg i Mostów. Czyli Zarząd Dróg i Mostów już tak projekt opracował i tak zgodnie z my również ten aspekt drogi sięgacza i drogi 3KTD zapisaliśmy zgodnie z ustaleniami, które przesłał nam Zarząd Dróg i Mostów. Dobrze, a czy to logicznie ma sens, tak jak ja mówię, że przesunięcie tej drogi do góry o parę metrów uczyniłoby odcienką działkę budowlaną. No dobrze, ale wtedy, wie pani, chciałaby pani mieszkać tutaj, żeby miała pani drogę na wprost do budynku, no to sąsiad przyjdzie i powie, no przykro mi bardzo, ale... Ale proszę spojrzeć na działki sąsiadów, jak są duże, oni nie tracą nic, a my ciągle, niech pan spojrzy uczciwie, uczciwie. A naszą 12 odcina się, pana Wojtka się odcina. I nas się przecina z dwóch stron, żeby Bogatę miał więcej i lepiej. Proszę teraz, proszę i pogodzić. To jest nie bardzo fajne. Ja tylko pytam, czy da radę zrobić w ten sposób, że urząd wyda nam pozwolenie na budowę i nie ma problemu. Czy jeżeli na ile ta działka ma szerokość? 12,5 na 12 metrów. Jeżeli zgodnie z przepisami państwo zaprezentują projekt, tak, czyli stworzą, opracują taki projekt budowlany, który będzie zgodny z warunkami technicznymi, to jak najbardziej, jakby nie ma określonej minimalnej powierzchni działki budowlanej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że oprócz tego, że projekt zakłada tą drogę, to państwo możecie jakby pomiędzy sobą dokonać pewnej wymiany gruntów, na przykład z panem tutaj, który jest sąsiadem, czyli można kawałek działki z tej strony wymienić się, czyli jedna działka by była kształtna z tej strony, a druga działka by była kształtna z tej strony. Wystarczy wymienić się gruntem. I mamy dwie piękne działki budowlane. Kiedyś próbowaliśmy, ale nie doszło do skutku, także ja nie wiem, czy pan Wojtek będzie skłonny na tego typu zabiegi. Kupuję polskie działki rodzinne, tak to wygląda. Także nie wiem, czy współpraca jest w ogóle możliwa. Nie poszerzy fizycznie szeroko. Nie mówi w tej chwili o poszerzaniu, tylko między pytaniem, czy jeżeli dom, który zmieści się między, przypuszczam tą linią, prawda, bo to jest nieprzekraczalna linia zabudowy, a odległością do tyłu 3 metrów, bo to jest powiedzmy jakieś tam 6 na 5, to jest garść. Sprawdzaliście państwo już podział architektury, że nie jest podział architektury, nie da się z tym nic zrobić, bo rozmawialiśmy. Także my zostajemy z takim samym.
tam postawić, jak Państwo mogą się ciężko. Z tyłu cięte, no to wiadomo, z przodu na drogę. Ale to, co Państwo mówią, no, plan nie rozwiąże wszystkich problemów. No, ale myślą, czemu nas, z tego miejsca, ktoś uważa? Państwo jeszcze mają taką możliwość, w planie zapisane są warunki scalenia i podziału nieruchomości. Jeżeli Państwo chcą znieść albo granice własnościowe, to można po prostu wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o scalenie i podział, dokonać po prostu scalenia podziału, dokonać ładnych podziałów zbudowanych. Także scalenie i podział, taka inicjatywa. W planie jest zapisane warunki scalenia i podziału nieruchomości. Wtedy można dokonać jako kształtnego wydzielenia kształtnych działań. Natomiast jest to procedura bardzo ciężka i trudna. Ale dlaczego właśnie my mamy to robić? I na własny koszt, tak jak byliśmy też, jak zginęła nam działka, mieliśmy na własny koszt Geodety szukać, żeby on szukał działki. Gdzieś w urzędzie w Geodezji zginęło. Proszę Państwa, to że działki, ja tutaj nie ma działki, jest tej pory na to, żeby mówić o tym, że to nasz ale koszt. Ale jest, dlatego że najpierw gminę działka, a potem mamy znów mniejszą działkę i przygodnie działka jest pomniejszona. I nikt się nie pochyli nad nami, bo to jest czyli dla Was trzy razy została pomniejszona, bo o tym mówię. Przecież tak mamy działki po prostu i tak jest zabierane, tak, trzy razy. Przodu ze środka i urzędowo z 1609 na 1609. Własności to musimy zainwestować i bardzo wiele ruchów jakichś administracyjnych wykonać. Po to tylko, żeby móc spokojnie, nie wiem, na ulicy czy na Lipowej zlegnąć i dzieciom zostawić na papierze w testamencie. No tak nie można ludziom robić. My nie jesteśmy zamożnymi ludźmi. Dużo nas ta działka kosztowała w naszym odczuciu. Znaczy, jak widać, to nie jest hektar ani więcej. Prostych ludzi działać. Nie powinno się tak traktować. Ale proszę Państwa. A to jest plan, żeby tu stanął Statoil, może Biedronka, przyjdzie ktoś, wykupi ten teren, bo tu są usługi. I tu jest dobrze dla nich zrobione, nie dla nas. Proszę Państwa, wszystkie uwagi, które Państwo składali, ja mówię się z Państwem, chcieliśmy zgadzić. To, że pojawiła się droga serwisa, to jest mowa do Państwa. To, że jest możliwość wypowiedzenia tego działki, tej działki, bo Państwo chcieli mieć trzy działki, z tego co pamiętam, jedną tutaj, drugą tutaj i trzecią w tej nie, myśmy to przyjęli jako zło konieczne, tą trzecią działkę. Proszę Państwa, i wszystkie jakby uwagi, czyli w tym zakresie właśnie w stronę Państwa, żeby jak najlepiej ten projekt plan opracować, żeby był jak najlepszy dla Państwa, by kierowanie jakby zupełnie z naszej strony. Jakby nie chcieliśmy tutaj jakby robić nikomu nic na przekór. Natomiast to, co mówię, plan wszystkich problemów nie rozwiąże. I proszę zwrócić uwagę, że mają Państwo działkę w szerokości 12 metrów i teraz nawet na tak płaskiej działce lokalizacja budynku jest bardzo trudna, bo jeżeli weźmiemy, chcemy mieć doświadczenie z jednej, z drugiej strony, czyli mamy 4 i 4, zostaje nam 4 metry do zabudowy. No proszę Państwa. No to jest trudna działka, już sama trudna działka. Trudna działka, mieliśmy trudną działkę, trzeba mieć plan za większe pieniądze niż plan gotowy. I teraz też jest następna propozycja, zróbcie sobie Państwo fajny plan, zapłaćcie architektowi. I tak dalej, i tak dalej. Ja tylko do tego mówię, że my przyjęliśmy pozytywnie informacje, nie robiliśmy problemów, trudności. Próbowaliśmy znaleźć dobre strony tego, dobre. I nie stawać okoniem tak zwanym, bo postanowiliśmy wykorzystać, ale z myślą o tym, że to będzie jakoś rozsądnie rozwiązane. Teraz ani nie dostaniemy tej działki jakiejś zamiennej. To jest to wręcz niemożliwe, z tego się zorientowaliśmy. To znaczy nie. Zgodnie z ustawą, jeżeli zarząd Wódki Mostu wydzieli taki port komunikacyjny, taki to jest projekt, jeżeli działka, ten pozostała część działki, tak, Tadeusz, jeżeli się nie powiedzie, to znaczy nie, to jest inaczej. Jeżeli pozostała część działki nie będzie mogła być wykorzystana w dotychczasowy sposób, to ma obowiązek. Panie inżynierze, przepraszam. Nie mówcie, szanowni Państwo, nie mówcie o rzeczach, na których nie macie pojęcia, no bo jesteście wydziałem planowania. Brakuje zarządu dróg mostów, bo Państwa wprowadzicie w błąd, tak jak się to zdarza, a później Państwo będą Was wieszali, a ja będę mówił tylko i Was ostrzegam. Absolutnie nie jest tak, bo jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wejdzie w życie, jest już problem. Co innego by było, ta sytuacja miałaby miejsce
o którym pan inżynier mówi, w momencie, kiedy nie było miejscowego planu i Zarząd Dróg i Mostów projekt by zrobił. Tu państwo, niestety, pierwsze będzie plan, a później Zarząd Dróg i Mostów wystąpi o pozwolenie z RID-u. Panie inżynierze, tylko ostrzegam, bo tak ostrzegałem też dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, który też z dobrej wierze, chcąc mieszkańcom uchylić serca nieba, żeby byli jak najmniej stratni, wprowadził mieszkańców w błąd, też u nas na dzielnicy. Przedłużenie, tu pan Tomek mówi, i spotkanie na Radzie Dzielnicy i niestety, bo wierzył w to, gdzie nie powinien się wypowiadać, bo dostał z Wydziału Geodezji taką informację od pani kierownik Sweklej. Dlatego ostrzegam państwa, że mówię, będąc państwu bardzo życzliwym, że trzeba bardzo uważać, bo później to są bardzo życiowe decyzje, które się przekładają na ciężkie zarobione pieniądze, na majątek państwa. I później nie ma odpowiedzialnego, który wprowadził w błąd. I to bardzo trzeba odpowiedzialnie te słowa wypowiadać. Przepraszam na emisję. Dziękuję. Na temat podziału geodezyjnych i tego, co zarządów, mówimy o przeznaczeniu terenu. Tak. Te przeznaczenie terenu jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej. Z drugiej strony mamy tereny zabudowy mieszkaniowe, takie mieszane do 4 lokali. To jest przeznaczenie planu. Teraz regulacje geodezyjne, które następują po uchwaleniu planu miejscowego. To są już aspekty, które dotyczą spraw sąsiedzkich, poszerzyć granicę. Nie ma takiej możliwości. To administracyjnie jest jedna z właśnie procedura scalenia i ponownego podziału, ale to bez zgód sąsiadów jest to po prostu porównalna procedura. Jeden może plan w ciągu, nie wiem, 30 lat w Lublinie był taką procedurą robioną. Jeszcze na początku lat 90. czy pod koniec lat 80. Szerokie jest przypadki. Nie możliwości. To jeszcze była inna sytuacja. Możliwość otrzymania od miasta działki zamiennej w tym wypadku. Też trudno nam się wypowiadać, bo... Nie wypowiadamy się, to jest jakby etap po uchwaleniu planu miejscowego, także nie trudno nam było określić. Najpierw słyszeliśmy, nie piszcie nic, to dostaniecie działkę zamienną, prawda, tata nic na piśmie nie było, a teraz no, na nic nie wiemy, nie powiadamy się, super. Znaczy, no, tutaj to, że szerokość tej działki jest 12 metrów... Ale to... szerokość, tam stoi nasz dom, stoi. Na 12,5 metra. Pana Wojtka działka też ma 12,5 metra. Można postawić dom całkiem użytkowy, całkiem przyjemny. To już są kwestie gustu. Naprawdę, jest funkcjonalny dom. Szerokość nie ma nic wspólnego z tym obcięciem fragmentu dolnej działki. O tym rozmawiamy. Jest to jest. Przepraszam, a ja mogę dopytać jedną rzecz? Proszę bardzo. Odnośnie, a ten, bo to będzie państwu też dawało pewną uwagę w stosunku do tej działki. Ta nieprzekraczalna linia zabudowy u państwa na działkach od krawędzi pasa drogowego, jaka jest ta odległość, panie inżynierze? Bo w tym momencie mogę powiedzieć 8 metrów, tak na bo tu może państwo, uda się państwu zyskać dodatkowe metry i dyskusję prowadzić, bo w innych miejscach, żeby zawęzić, czym państwo zyskujecie możliwość zabudowy większej samej powierzchni działki, czyli wykorzystania jej, lepszego wykorzystania, bo jeżeli zostanie ta linia określona, ale to trzeba już dyskutować o takich szczegółach każdy indywidualnie z państwa. I to jest bardzo celowe pytanie, jakie są te odległości? Właśnie zmniejszyć tą nieprzekraczalną linię zabudowy. Właśnie nie tam... pod okna, bo każdy z nas wjeżdżał do garażu też sobie własnym samochodem w bryłek budynku, a tam będzie tylko dwa domy, dwóch braci. I tam nie można skrzywdzić, broń Boże, nawet 5 metrów zabrać. Jak pan Wojtek to się orientuje, ale my jesteśmy pocięci, żeby tam był. To jest nie daj Boże pod oknem, gdzie inny człowiek się śmiało wjeżdża do garażu, a oni nie mogą. Bo ta droga nie może być wyżej. Ja nie wiem, czy panowie rozumieją. Bo niczego więcej nie obsługuje ta droga. Tylko dwa działki. Bo nie ma możliwości z drugiej strony obsługi tych działek, panie inżynierze? Znaczy, nieprecyzyjnie. O ten dom wyżej, kiedy ta droga zaistniałaby.
jest to miasto dwóch prywatnych posesji. Może tu jest jeden dom, drugi dom jest dzielnicą. Tu zaczyna się dom i to jest ten stąd do ściany domu. Przypuszczam, że jest około 10 metrów. I ta droga nawet nie dochodzi, nie wchodzi gdzieś tam w działkę, tylko ona się kończy praktycznie na granicy naszej działki i działki sąsiadów. I ona zaistniała, tak jak mówię, troszeczkę wyżej. I ona nie służy ani panu Wojtkowi, ani nam, tylko Wojtkowi do tych dwóch posesji. Ja nie mam nic przeciwko sąsiadom, nie utrudniałam, chcę żyć w spokoju i zgodzie, tylko droga sobie, to nie naszym jest potrzebna, my nie jesteśmy przeciwni tej drogi. Ja rozumiem, że ktoś musi wyjeżdżać. Ta odległość po odjęciu z tyłu 3 metrów dotąd, no to jest rzeczywiście w stanie gadać. Nie można było zbudować do nawet 3 metry z tyłu. Bo pan mnie pyta, czy ja i około 8 metrów tu, żeby o pozwolenia. Nie, wcześniej pan powiedział, że chciała mieć podobną wiarę. No właśnie, ja bym miał widzę. A nie oni, tylko my będziemy mieć z panem Stawarem. Całkiem fajną pobytkę. Lecz... Proszę państwa. Rozmy zakres można na tysiące sposobów. Można projektować drogę tu, można projektować na końcu i jedna uciekła nam... Na końcu już się nie da postoi dom, Darka. Jedna uciekła nam informacja, że to, co tutaj jest przeniesione z planu, który obecnie obowiązuje. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to, co tu jest przedstawione, to jest uzgodnione na zdrowie przekazów. Teraz kwestie jakby tego zmiany, trudno mi się wypowiadać, bo jest proces przeliczymy, czy na ten etapie... A ja się nawet nie denerwuję, bo ja przypuszczam, że tak będzie, bo państwo ładnie mówią, ale tylko tak. Każdy chce pracować, jak państwo rozumie też, wszystkich rozumie, sąsiadów rozumie, tylko nas nikt nie chce. Proszę państwa, kto chciałby jeszcze zadać pytania do zespołu projektowego? Proszę. Słucham Wojciech, na sekcjowa 32. Zaraz tu mógłby pojawić nieźlisty. Ja przecież w rządzie mieszkałem, że to właśnie nie czas. To znaczy, że to pan czeka, oni się nie zmienią, bo jeszcze to sześćdziesiąt zostało. To jest poszedł w stronę ma... Ale nie tak wróciłem, bo jej... To się zgadza, tylko proszę zwrócić uwagę. Nie wziąłem niepotrzebny, proszę. Na jedną rzecz. Taki rzecz się nie robi. Że my nie mieliśmy innej możliwości, jak przekopiować dokumentację, którą otrzymaliśmy w zarządzie. Panie Bogumile, to może tylko odniesieniu zarządu Drugi Mostów, bo państwo musicie wiedzieć. Ja dzwoniłem dzisiaj do zarządu Drugi Mostów, otrzymałem informację od mieszkańców, że wczoraj ustalili, że zarządu Drugi Mostów znowu nie będzie na tym spotkaniu, czyli ta dyskusja jest znowu bezprzedmiotowa i państwo jesteście lekceważeni przez prezydenta, bo prezydent nakazał zarządowi Drugi Mostów, państwo nie byliście w całym gronie, ale mieszkańcy spotykali się, o wystąpienia, gdzie i tłumaczenie i wystąpienie do MPWiK-u, bo zarząd Drugi Mostów się w tej chwili, to co pan inżynier powiedział, odniósł się do magicznego słowa ZUT. Państwo nawet nie wiecie, że w międzyczasie na waszych działkach są dokonywane uzgodnienia, jak będą leciały sieci. I w związku z tym państwo w ogóle nie macie pojęcia, że te działki wasze już są dzielone i tam już zarząd Drugi Mostów i miasto zaplanował swoje sieci i dokonał uzgodnień. To nie jest informacja Wydziału Planowania, który państwo byście dostali. To jest merytoryczna informacja, którą państwo powinniście dostać od Zarządu Drugi Mostów. Jeżeli ktoś na mojej działce coś planuje, no to wypadałoby, mówimy przynajmniej, żeby ktoś przyszedł i poinformował mnie, że ktoś ma plany w stosunku do mojej własności. To, co się dzieje w naszym mieście, no jest jak jest. Państwo są w bardzo niezręcznej sytuacji, bo państwo są, mówię o Wydziale Planowania, są zderzakiem. Dzisiaj jestem przekonany i to wypowiadam z całą odpowiedzialnością słowa, że to, że Zarząd Drugi Mostów się dzisiaj nie pokazał, jest sytuacją zaplanowaną, żebyście znowu nie doszło do merytorycznej rozmowy, żebyście państwo nie mogli zadać merytorycznych pytań. Przed chwilą sekretariat prezydenta, prosiłem 4 godziny temu, sam dzwoniłem, oczywiście pani naczelnik Koper, która była u prezydenta, dostała zalecenie,
zwrócenia się, wystąpienia do MPWiK-u odnośnie innego miejsca, czy można przeprojektować, bo okazuje się, że ścieżkę zawęzili, czyli oszczędzają rowerowo, ale mieszkańcom powiedziano, ale i tak wam zabierzemy wam tą działkę. Walczyliśmy przez rok czasu, odsuwając kolejne wyłożenia, a oni mówią, ale i tak wam zabierzemy, z uśmiechem na twarzy mieszkańcom, prosto w twarz. Jest to bardzo, bardzo, bardzo niesympatyczna sytuacja i niekomfortowa dla mnie, gdzie krytykuję. No tak, bo wydaje mi się, że to powinno być inaczej robione i dlatego nie lubią mnie w mieście. Natomiast wszyscy mnie znają, przedstawiałem się wcześniej, bo państwo też nie wierzycie, dlaczego się pojawiam, dlaczego zabieram głos, bo państwo jesteście obgrywani, sami sobie nie dacie rady. Bo ja przechodziłem to, w innym miejscu w mieście to przechodziłem. Można jedynie podziękować, bo tam, gdzie się da i gdzie Wydział Planowania uzyskał zgodę Zarządu Dróg i Mostów, przychylił i pozmieniał, bo patrzę tutaj na panią i też dopytywałem, czy te uwagi, które na poprzednim spotkaniu państwo zgłaszaliście, część uwag zostało uzgodnionych, ale to nie dlatego, że Wydział Planowania miał taką ochotę. Nie. Zarząd Dróg i Mostów przychylił się do tego, żeby wydziałowi państwa uwagi, które zgłaszał wydział w państwa imieniu, te zmiany zostały zaakceptowane. Jeżeli Zarząd Dróg i Mostów nie zaakceptuje tego, możemy się spotykać, konsultacje mogą się pro forma odbyły się. Co daje prezydentowi i radnym możliwość głosowania nad planem, czyli przyklepania tego rozwiązania, które jest. Natomiast państwo jesteście ogrywani, nadal, bo odpowiedzi nie ma na pytanie, czy można by było inaczej, bo jest projekt, za który zostały wydane pieniądze. Projekt powstał przed, w tej sali spotkaliśmy się rok czasu temu i ja nawet nie byłem świadomy. Zarząd Dróg i Mostów wykonał projekt. I w tej chwili nikt nie zrobi drugiego projektu, bo są to potężne pieniądze i to będzie czas. Jest to już dawno zaprojektowane, jak działki są podzielone. W tej chwili Wydział Planowania robi wszystko, żeby jak najbardziej państwu to osłodzić czy zmniejszyć. Natomiast jest to pic na wodę, fotomontaż. Ja mówię o tych głównych założeniach, bo z całym szacunkiem, ale tak inaczej to jest pic na wodę, fotomontaż. Ale Wydział Planowania nie odpowiada właśnie te kompetencje. Zaraz będzie zarzut, że wypowiadamy się bez upoważnienia. Znaczy, może nie zarzut, tylko państwa dobrym interesie, bo państwo by chcieli i państwu tłumaczą, natomiast gdzie oka zamienna, to jest Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pan dyrektor Nachul. I powinien być tutaj pan dyrektor i rozmawiać. Wydział Geodezji powinien powiedzieć, być tutaj reprezentant, czy da się to, co państwo mówicie. A Zarząd Dróg i Mostów powinien być podstawowym zarządem, który jest i pokazać państwu to, co pan pytał, czy można inaczej, czy inaczej. Bo ten projekt jest. Cały czas Zarząd Dróg i Mostów mówi o koncepcji. Guzik prawda, pieniądze są wydane, umowa jest, że w ciągu pół roku koncepcję mieli przedstawić, a dalej mieli już gotowy projekt, bo kary są dla projektanta. Pan projektant Urban z Warszawy. Nie mylić z Urbanem, bo są też po podejrzenia, że jest jakaś konekcja, jest tylko zbieżność nazwisk. Sprawdzałem to, bo też państwo się zastanawialiście. Dziękuję, przepraszam, bo zabrałem głos, ale żebyście państwo byli świadomi. No to już też nie mamy oczu, skoro nie do tych instytucji mam się zwracać, a z panem mogę sobie na kampanię się mówić. Ja później tylko jeszcze, bo Zarząd Dróg i Mostów przesłał w stosunku do innych mieszkańców pismo, które prezydent zażądał, żeby wystąpienie do MPWiK-u zrobić, odnośnie przeprojektowania sieci, by oszczędzić tam 8 metrów działki, gdzie sieć, ta ścieżka rowerowa miała nie być, bo się udało nam to wywalczyć, natomiast jak nie kije, to do... Jeszcze pytanie mam, tak, odnośnie, bo państwo jesteście planistami, prawda? Czy w planie można uwzględnić, tak jak są te wszystkie nieprzekraczalne linie, ale przy drodze głównej, gdzie ruch jest bardzo duży i tak dalej. Tutaj ruch jest praktycznie, nie ma głównych. Nie ma, to jest miasto domu, tam nikt się nie rozkręca do prędkości 10% na godzinę, żeby te linie zbliżyć do tego sięgaczu. Wtedy my zyskamy możliwość
parametrów na rozbudowanie ewentualnego toka. Na ludzkiego, bądź co bądź, ale... No bo to jest tak systemowo. Wszędzie ileś tam określowanie jest, nie ma problemu. Ale przepraszam, linia zabudowy jest określona minimalna, jest określona w prawie, w ustawie, w gdyby było następne zebranie, to ja mogę panu przynieść z naszej dzielnicy 50 fotografii, gdzie to jest nierespektowane. 100. Ale nie wiem, czy pan teraz o bliskości domu od ulicy. Ja mówię, jak jest, czy jest określona linia zabudowa od tego, że tam będzie jezdni od kategorii domu, tak? Sam Państwo tutaj na sali właściciele zarówno tej górskiej działki, jak i tej górskiej działki. Proszę Państwa, no wystarczy tylko to, co ona się dobrze mówię, podziału nie jednego. Państwo mogą mieć jedni z tej strony ładnych kształtowych działów zabudowych, a drugi właściciele z tej strony ładną kształtowych działów zabudowych. Ale wiem, jak pan Wojtek jest właścicielem całości, a za nami nie, bo sąsiadka inna już ma działkę. My nie mamy tyle ziemi, co pan Wojtek. Nasz się kończy fragmentem i za tą drogą. My nie mamy jemu co dać na wymianę. To, że on ma nam dołożyć te serwisy. Proszę nie. To jest pani, to jest pani. Tak. 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 To jest pani wiele. To jest pana. To jest proszę pan zapytać, jest pan Wojtek, czy się na to zgodzi. Ale to już jest pomiędzy państwem. A proszę. Kto chciałby jeszcze zadać pytania?
plan mieszkaniowy. Tomasz Małecki, dzielnicy Koniecznego. Mam pytanie, jaka jest procedura dalsza odnośnie obowiązywania tego planu wdrożenia do głosowania na sesji Rady Miasta? Jaka jest w ogóle koncepcja co do tego? Czy będzie jeszcze jedno wyłożenie, czy już radni będą decydować? Bo no, niektóre tutaj decyzje, na przykład tak jak wjazd na drogę, no teraz mamy, stoimy w takim patowym, że tak powiem, rozwiązaniu. Nie można się powołać na plan, bo jeszcze nie obowiązuje, a z drugiej strony mamy procedurę koncepcji tej drogi, do której nie możemy znowu wprowadzić uwag, no bo nie mamy tego planu. Jak dalsze plany co do planu? Jesteśmy na etapie piątego wyłożenia do obrządu publicznego. Myśleliśmy, że będzie uchwalone po pierwsze wyłożenie, ale jak widać były jeszcze dodatkowe cztery, więc trudno powiedzieć. Będzie etap składania uwag. Uwagi będą rozpatrywane. Jeżeli uwagi zostaną rozpatrzone pozytywnie, to będzie ustanowienie tego uchwalone prawnego, już te wyłożenie. Natomiast jeżeli zostaną odrzucone, jeżeli będą oczywiście, no to to zostanie przedstawione Radzie Miasta do uchwalenia wraz z listą tych nieuwzględnionych za przegłosowanie. Czyli nie ma, jeśli dalej, nie wiem, wyłożenie mamy do 12 lipca, a ten jest program uchwał, jest do 27 lipca. Czyli ten 27 lipca to jest okres zakończenia składania uchwał, później mamy 21 dni na rozpatrzenie. Te 21 dni pokażą, czy będzie przedstawiony Radzie Miasta, czy będzie ponownie... Najbliższa sesja we wrześniu. No właśnie pytam, czy to wrześniu będzie, czy w ogóle zostaną będzie wyłożone w wrześniu, bo i uwzględnione, czy nie? Naprawdę staram się jak najwięcej tych uwag uwzględnić, jeśli możemy je uwzględnić, bo tak jak tutaj była mowa, to jest wszystko związane, jesteśmy związani stanowiskiem Zarządu Drogi Mostów, jeśli chodzi o drogi, a głównie o drogi się rozchodzi. Natomiast coraz dużo kwestii jest takich, co tak naprawdę plan nie rozwiąże. Nie dotyczy to planu, tylko realizacji, budowlanej realizacji tych kwestii właśnie własnościowych, geodezyjnych, jakby poza zakresem planu, czyli ustalenie przeznaczenia terenu, sposobu zagospodarowania terenu. Tak jeszcze pan? Jeszcze uwagi, bo oprócz tego, że przyglądam się, bo to moja dzielnica, to jestem pełnomocnikiem pani Kazimierz, dzwonił do mnie pan również Korsak. Przepłacił zdrowiem niestety całe te nerwy, bo wylądował w szpitalu z udarem. Całe szczęście wraca w tej chwili do zdrowia, dlatego ludzie naprawdę, proszę powiedzieć, przeżywają to i państwo musicie sobie zdawać z tego sprawę, bo to jest majątek, to jest ojcowizna, to są rzeczy, nie chodzi o pieniądze, niekoniecznie to, co pani mówiła. Dla państwa ta działka jest dorobkiem życia i nieważne, czy to jest hektar, czy 1000 metrów. I prosiłbym również i wierzę, że państwo też to szanujecie. Natomiast odnośnie, jeżeli byśmy mogli przejść z drugiej strony ulica Trześniowska, czyli ta dyskusja, która trwała z tamtej strony. W międzyczasie dziękować, od razu dziękuję, bo w przypadku na przykład pani Barbary Węcz, której też jestem pełnomocnikiem, pomagałem. Państwo przychyliście się od razu w pierwszym czy drugim wyłożeniu i zmiana tak jak sobie właścicielka z korzyścią dla niej, przekształcenie, tak żeby mogła ewentualnie dalej gospodarować. Dlatego są pozytywne efekty i pomimo tej krytyki słów również i te rzeczy pozytywne widzę. Tak samo te drogi u pani, te KDD chyba zostały zmienione na... Ale nie, ja mówię absolutnie tylko w tym sensie, że jeżeli można, to są te dobre przykłady, dlatego chcę przyjść do tego, co jest kością niezgody i tamte działki u pani Chylińskiej i u państwa Korsaków. Dostałem informację, państwo tego nie wiecie, przed chwilą Zarząd Drogi Mostów przysłał informację, że może czytam, dotyczy budowy ulicy Weglarza w Lublinie, odcinku od Walecznych do Trześniowskiej. W nawiązaniu do pisma sygnatura z 23 maja informujemy, to jest pismo miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Państwo, pytałem państwo nawet nie wiecie, że takie wystąpienie było, co jest już w ogóle kuriozum totalnym.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów pisze w odpowiedzi na zapytanie z 23.5. Informujemy, że zaproponowane zawężenie na przedmiotowym odcinku projektowanego pasa drogowego przedłużenia ulicy Węglarza drogi 6KDL dla zachowania istniejącego drzewostanu grupy świerków przy południowej granicy działki 5-9. Gdybyśmy mogli zerknąć ten rejon. To jest około 2 metrów, uniemożliwi bezkolizyjne i bezpieczne usytuowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym, w tym słupami oświetleniowymi, i nie widzimy możliwości zmniejszenia odległości pomiędzy projektowaną infrastrukturą. Mamy odpowiedź, i to mówię odnośnie zawężenia, dopiero otrzymaliśmy to. A moje pytanie jest, czy Państwo, co tam jest, Pan zechciał przybliżyć u Pani Chylińskiej. Dziękuję serdecznie, bo ta droga wewnętrzna została zawężona, czyli jeden z uwag z tego, co rozmawialiśmy, tylko nie sprawdziliśmy jeszcze do jakiej szerokości. Za to serdecznie dziękujemy. I teraz mówimy jeszcze o tej drodze 6KDL na dole. I to zapytanie Pani Kazimiera miała tego rozwiązania, tutaj widzę Pana Domania, też mieszkańca, odnośnie tej wysepki, która ma być w projekcie drogowym. Państwo tylko poszerzenie pasa przygotujecie, bo znowu to jest, dlaczego to jest poszerzenie? My wiemy, bo widzieliśmy ten projekt, to skrzyżowanie. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie to zawęzić? I to jest wniosek mieszkańców i tu, Panie Tomaszu, do Pana też kierujemy te słowa, bo to, co się stało przy ulicy Strzeszewskiego, tam również wysepka powstała między blokami i pas wydzielony do skrętu, i mówimy też o ulicy Przedłużeniu Walecznych, to, co mieszkańcy się bali, że jak zostanie Walecznych poszerzona w dół zjeżdżając, to zacznie się szybki ruch samochodów, i to się stało, bo zamiast prędkość samochody ogranicza, wydzielenie pasa do skrętu i takiego bezkolizyjnego przejazdu samochodów powoduje to, że kierowcy się napędzają i przed Państwa oknami te samochody się rozpędzają. I teraz rozwiązanie, nie ma znowu zarządu dróg i mostów, rozwiązanie kieruje, dlatego się patrzę na Pana inżyniera Tadeusza, bo to jest specjalista od układu komunikacyjnego. Rozwiązanie to powoduje napędzanie i zwiększenie szybkości w uliczkach typowo osiedlowych. I to jest cały problem. A dodatkowo jeszcze ten układ komunikacyjny wchodzi na te działki i tu 8 metrów chyba, tak? Dodatkowo jest zabierany. Znaczy 8 metrów można by było oszczędzić tej działki na długości od ulicy Trześniowskiej, to jest jakieś 200 metrów. Mówimy o Państwu, pan Doman jest widzę bez małżonki, mówimy o Państwu Korsaków, którzy upoważnili mnie do tego, żeby też w ich imieniu mówić i w imieniu pani Chylińskiej. I najgorsze to, co jest, to, że znowu to Państwo musicie wiedzieć dla swoich, tutaj patrzę na Pana również. Zarząd Dróg i Mostów przedstawił projektantom sieci pas, gdzie mogą projektować. Gdyby tego nie zrobił, a zrobili to w oparciu o projekt drogi, i dzisiaj trzymają się tego, bo ten ZUT został uzgodniony, czyli te sieci dzisiaj projektanci wykonują na Państwa działkach, tak jak u Pani Chylińskiej, a jak poszliśmy do MPWiK-u, to MPWiK mówi, no proszę Pana, no rok za późno Państwo przychodzicie. No bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy inaczej to zaprojektowali. Dzisiaj już jest za późno, bo są prace tak zaawansowane. Rozwiązaliśmy rzeczywiste problemy przecinania się tych sieci. Mieliśmy miejsce, no to nie mówiliśmy się, jak zrobić to w tych granicach, tylko zrobiliśmy to u Państwa na działkach, bo jest łatwiej. Czyli macie Państwo odpowiedź, to Zarząd Dróg i Mostów, i dlatego ja się domagam, żeby Zarząd Dróg i Mostów się spotkał. Jeżeli Państwo poprzecie, tak jak wcześniejszym, rok temu, wezwaliśmy Zarząd Dróg i Mostów głosowaniem i poprosiliśmy Panią Dyrektor, bo dzisiaj Pan Dyrektor Bidek mówi, nie ma obowiązku pojawienia się Pani Dyrektor, a Pan Dyrektor tłumaczy się, nie wiedzieliśmy o tym spotkaniu. Nie dostaliśmy zaproszenia od, i to jest oficjalne, Pani Dyrektor, z całym
żalem mówię, bo w ten sposób pan dyrektor Pidek szukał usprawiedliwienia od państwa i obarczał państwo winą niezaproszenia ich na spotkanie. I to jest... Pani dyrektor, ja rozumiem, nie ma takiej praktyki, a może warto by było praktyką, pani dyrektor, to, żeby poważnie traktować mieszkańców i tą praktykę zmienić, mimo że obowiązku nie ma. Ja to rozumiem i z całą stanowczością powtarzam, że nie ma obowiązku i pani dyrektor nie ma zwyczaju i dyrektorzy niechętnie widzą takie zaproszenia, dlatego chcąc odjąć niejako odpowiedzialność wchodzenia kolegom i wydziałowi planowania, że zmuszamy Zarząd Dróg i Mostów, nie pani dyrektor, tylko to my mieszkańcy, wtedy zagłosowaliśmy. O naszej ziemi, to powinny się... Przypominam państwu, że ostatnio w związku z tym, że było to ostatnie wyłożenie i miało być to ostatnie wyłożenie, zwróciłem się do państwa, żebyśmy podnieśli do góry ręce, żądając, kto jest za tym, żeby Zarząd Dróg i Mostów przyszedł i państwu wytłumaczył, dlaczego takie, a nie inne rozwiązania wprowadził. To myślę, że będę prosił do państwa również, żeby dzisiaj takie wystąpienie się zgłosić i żebyście państwo mieli możliwość dyskusji. Bo dzisiaj państwo dostajecie tylko informacje, skądinąd rozumiem państwa z Wydziału Planowania, bo innych nie możecie dostać. Bo państwo nie dostali uzgodnienia Zarządu Dróg i Mostów tego, o co państwo prosiliście. Nie to, że państwo nie chcieli. Państwo nie mogą, bo państwo nie ustalą nic więcej, bo procedura, powtarzam państwu to któryś raz z rzędu, że procedura jest taka, że Zarząd Dróg i Mostów, jeżeli nie uzgodni, państwo nie mogą tego wpisać. Koniec kropka. Piszemy do wojewoda. Wczoraj byliśmy też w Mediolaju i to taką samą informację otrzymaliśmy. Ale to państwo dostaliście rok temu i państwo nic z tym nie robicie. Nie przymuszacie Zarządu Dróg i Mostów do dyskusji. Nie raczył przyjść dzisiaj nawet na to spotkanie. Na ostatniej dyskusji zarząd. Na rok razu byliśmy w Zarządzie Dróg i Mostów. Myśmy tam się dowiedzieli, a teraz... Państwo uzgodnienia właśnie Zarządu Dróg. Macie to zasadę. Tak. Niech się za wodę leci. Proszę. Nie, jaka jest różnica? Co we Pewniku? Gdyby pani mogła spojrzeć, to będzie pani wiedziała, ale lepiej się orientowała. Chodziło o to, że po tej stronie jest sieć wodno-kanalizacyjna i inne sieci, gdzie została zaprojektowana droga rowerowa po dwóch stronach. Po dwóch stronach drogi. Zarząd Dróg i Mostów wskazał właściwe miejsce do projektowania z tej strony przebiegu sieci. My walczyliśmy o to, że bez sensu, żeby z jednej i z drugiej strony była ścieżka rowerowa. Nie mówiliśmy o sieci. Okazało się, że ścieżkę rowerową po państwa stronie zostawiono. Tam nie lecą sieci pod spodem, gdzie można by było je puścić. Ale wszystkie sieci włożyć już, jeżeli jest zabierany pas. Po jednej, po drugiej stronie muszą lecieć, bo nie może być wszystkie sieci po jednej stronie. Mogą być, bo rozmawiając z inżynierami, tylko, ale którzy projektują. Ale nie, od projektowania. To tłumaczę panią, to nie jest, ja nie jestem specjalistą. Inżynierowie powiedzieli, gdyby wiedzieli o tym, tak można nazwać, że tak, jest podpisane pani Schnadel, pan Madej. To jest zarządu. Zarząd Dróg i Mostów im zlecił. To jest pan Schnadel, to pani jest od im zlecił, Zarząd Dróg i Mostów im zlecił wykonanie projektów, wszystkich projektów. Bo Zarząd Dróg i Mostów nie projektuje. Pani naczelnik Kopel poinformowała mnie o tym, więc ja nie wiem jak jest, ja mówię co, być może jest pani inspektorze inaczej, natomiast ja dostałem tą informację i traktuję panią naczelnik Kopel, dyrektora Buciówka i dyrektora Pudekowaczy, chyba że uszowów żywe oczy, no to już na to nie mam wpływu. W innych sprawach udowadniałem, że łamią żywe oczy, ale to w innych sprawach. Natomiast kontynuując to, w związku z tym, żeby nie obciążać, bo ja rozumiem, że pani mówicie, dlaczego obciążona ma być tylko państwa działka, a nie również po drugiej stronie. I teraz ja... I teraz ja tłumaczę, dlaczego...
ja tłumaczę dlatego, że nie ma się co kłócić, tylko teraz ten wszystkim. Jeżeli ścieżka, logika, ja się posługuję logiką, jeżeli ścieżka po jednej stronie jest, my walczyliśmy tylko o ścieżkę, nie wiedzieliśmy, że pod spodem są zaprojektowane sieci, bo nikt, tak jak u Państwa i w pozostałych przypadkach, nie informuje, że został uzgodniony ZUT, czyli na Państwa działkach lecą, już są zaprojektowane sieci. Państwo w ogóle o tym nie wiecie. I to jest cały... Jeżeli to mogę dokończyć, jeżeli chodzi o... I stąd logika podpowiadała, że likwidacja ścieżki umożliwi zachowanie właścicielom działek, a miastu pieniędzy, ciężkich odszkodowań, wypłaty tym mieszkańcom. I w tym wszystkim nie dalej, a państwu dalej nie zaszkodzi, czyli nie poszerzy przejścia na państwa stronę. Tylko można by było to wszystko schować pod ścieżkami w pasie zieleni, który tutaj jest zaprojektowany, to wszystko by się zmieściło. Inżynierowie powiedzieli jasno, nie mieli o tym pojęcia. Gdyby rok temu by dostali tą informację, by było wszystko w ten sposób by poszło, a dzisiaj jest już niestety za. Ja mam takie pytanie, czy tak jak w dalszym celu